Jezus zawołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami oraz władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Czytamy w Ewangelii Łukasza, że Jezus przywołuje swoich uczniów do siebie. On, który ma władzę, który ma moc, dzieli się tym ze swoimi apostołami. A my często wolelibyśmy kurczowo trzymać się powierzonej nam odpowiedzialności, powierzonej nam władzy. Nie chcielibyśmy się nią dzielić z innymi. Niestety mamy dość często wypaczone rozumienie sprawowania władzy, tej posługi, rządzenia. Przez to jest wiele nadużyć w tym względzie. Znamy to z różnych poziomów życia społecznego. Tymczasem powierzona nam władza, odpowiedzialność nie polega na tym, aby dominować, czy kontrolować wszystkich nieustannie, obsesyjnie, być ciągle tym, który sprawia napięcie u innych, bo wszystko musi wiedzieć. Jezus zwraca uwagę na postawę troski, służby, zapobiegliwości i dawania kolejnych szans. On posyła uczniów do głoszenia słowa, do uzdrawiania z chorób, uwalnia od wpływów złego ducha. On chce, by w swojej misji polegali całkowicie na Nim i daje im swą moc. Jezus dziś posyła także nas, ciebie i mnie, byśmy szli z dobrą nowiną do każdego człowieka. Maria idzie, niesie Jezusa do Elżbiety, niesie dobrą nowinę do krewnej. My też nieśmy Pana, Jego bliskość, choćby przez ten nasz codzienny różaniec. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.